jestem trzeci raz w tym samym outfitie, ale jestem we Wrocławiu. Nie będę Wam zmieniać outfitów, żeby nagrywać filmik. Mam dzisiaj dla Was, back to school, powrót do szkoły, tak? I wiem, że na YouTubie zapoczątkowała go zmenoholiczka. Natomiast ja pytanie dostałam na maila od Karo. Nie mogę wejść na jej bloga, ponieważ ma zablokowanego użytkownika, ale wspominam, że pytanie dostałam od niej. Więc może zaczniemy, żeby nie przedłużać. I trochę dziwna ta sytuacja wynikła, ale dobrze. To tak, pierwsze. Do której w tym roku, do jakiej idziesz klasy? Ja idę do drugiej gimnazjum, ale nie do końca idę, bo nauczyciele będą do mnie przychodzić. Idź dwa. Ile poświęcasz czasu na naukę i zrobienie zadań domowych? Ogółem to chyba wszystko zajmowało mi 3 godziny, nigdy nie liczyłam, więc nie wiem. 3. O której wstajesz rano, a o której kładziesz się spać? Wstawać wstawałam o 7, a kładłam się przed północą. Teraz składa się po północy, nie wiem, w pół do pierwszej, a wstaję o 9, w pół do 10. 4. Co robisz przed szkołą? Ja przed szkołą nic nie zdążyłam, bo tylko się ubrałam, umyłam, zjadłam, spakowałam i po prostu wybiegł do samochodu i samochodem po prostu na złamanie karku do szkoły. 5. Co pomaga Ci w nauce? Mi pomaga czytanie notatek, spisywanie własnych i podkreślanie kolorowymi markerami, pisanie na kolorowo, więc to zawsze robię, ucząc się do jakiegoś sprawdzianu ważniejszego. 6. Chodzisz na korepetycje? Chodziłam z polskiego, bo miałam bardzo duże braki z podstawówki i dużo chorowałam, więc chodziłam. I z angielskiego, no bo chciałam się nauczyć czegoś więcej niż na lekcji. I jeśli można powiedzieć, to babcia pomagała mi w matematyce i chemii, ale nie wiem, czy to uznać za korki, bo nie płaciłam jej, bo to moja babcia. I spotykałyśmy się, nie wiem, wtedy, kiedy chciałam, kiedy miałam sprawdzian, kiedy czegoś nie rozumiałam. 7. Co najczęściej robisz w weekend? No, teraz siedzę w domu, umawiam się z koleżankami, no i tyle. Czytam książki, bloguję, a wcześniej to tak, wychodziłam ze znajomymi i wychodziłam na dwór po prostu sama, czasem się przejść. Jechałam na rolki, na rower do babci, prawda, no żeby ich odwiedzić i ogólnie do dziadków, wtedy jechałam. Robiłam lekcje, uczyłam się do sprawdzianu, wychodziłam po prostu, gdzie robiłam to, co miałam ochotę. Jeździłam z rodzicami do wujków albo gdzieś. 8. Ile masz czasu wolnego dziennie i co wtedy robisz? Teraz mam bardzo dużo czasu wolnego, no ale wtedy miałam jakieś 4 godziny, może 3. No nie wiem. W każdym razie oglądałam telewizję, siedziałam przy komputerze, wychodziłam na dwór, czytałam książkę swoją jakąś, albo czytałam lekturę, żeby mieć jak najszybciej z głowy. 9. Czy lubisz swoją szkołę, klasę? Lubię i szkołę, i klasę, a klasę wręcz kocham. Do szkoły i do domu jedziesz autobusem, czy chodzisz pieszo? Mnie zawoził rano tata i wracałam z tatą, bo po skończonych lekcjach szłam do niego do biura, czekałam na niego chwilę i jechaliśmy po mamę i wszyscy razem jechaliśmy do domu. Więc w sumie wracaliśmy o jednej porze, nie było tak, że ktoś przyszedł wcześniej, zrobił obiad. Obiad był robiony po prostu dzień wcześniej, albo zupa była dzień wcześniej, czyli jak przyjechaliśmy, jedliśmy zupę, a drugie danie było robione na bieżąco, tylko ja wtedy między zupą a drugim robiłam jakieś lekcje, żeby już mieć z głowy.
11. Co robisz najczęściej na przerwach? Powtarzałam do sprawdzianów. No i w sumie powtarzałam, gadałam z koleżankami, jadłam, piłam, no tyle. Co robisz po szkole? Spotykam się ze znajomymi, robię lekcje, karty uczeń, uczę się. No i to chyba wszystko. No siedzę przy komputerze, prawda? Ulubione fryzury do szkoły, to było 12, teraz jest 13. Ulubione fryzury do szkoły, no to miałam koka rozpuszczone i warkocz. Co najczęściej ubierasz się do szkoły? Do szkoły najczęściej ubieram takie sweterki, ubierałam koszule, bo ja kocham koszule, czarne rurki i teraz mam na sobie czarne leginsy, ale tego pewnie nie widzicie, to mam takie czarne leginsy w każdym razie. Szafę otworzyłam. No to tak się mniej więcej ubieram, więc to nie jest jakoś za specjalnie. 15 ulubieńców do szkoły. Nie wiem, czy to chodzi o takich ulubieńców, ale dla mnie to jest ten plecak teraz, bo wcześniej chodziłam w torbie, którego akurat nie mam we Wrocławiu. I dla mnie ogólnie pokazuję wam trzeci raz, bo to jest po prostu mój ulubieniec ever. I to jest Lip Butter Raspberry Rose. Po prostu kocham tą pomadkę z Niwejki. Kocham, kocham, kocham. No to oprócz tego plecaka właśnie ta Niwejka. No i jeszcze telefon, prawda? Żeby móc zadzwonić, żeby móc ogólnie plan sobie wpisuję do telefonu. Można wszystko zaplanować, kalendarz, wszystko w jednym urządzeniu, więc telefon. Więc tak, to są moje ulubieńcy. Malujesz się do szkoły? Jak tak, to jakich kosmetyków używasz? Nie malowałam się do szkoły. Czasem raz na kiedy używałam kremu BB z Garniera, ale pewnie jak wrócę, to w trzeciej klasie będę się malować, ale jeszcze tego nie wiem do końca. I ostatnie, 17. Plecak czy torba? Teraz wybieram plecak, bo jest mi łatwiej, jak chodzę o okulach, ale zawsze wolałam torby, chociaż po pewnym czasie chodzenia do szkoły w torbie stwierdziłam, że może bym jednak w plecaku znowu zaczęła, ponieważ nabawiłam się przez to dużej skoliozy i sądzę też, że przez to, że siedziałam na nodze, że się krzywiłam, właśnie chodziłam z torbą i ogólnie teraz przez te kule. Właśnie w tych badaniach mi wyszły strasznie przekrzywienie kręgosłupa, więc po zakończonej terapii i rehabilitacji nogi rehabilituję kręgosłup, żeby się tego pozbyć jak najbardziej się da, po prostu, bo to jest masakra. Nie życzę nosić i z torby w sumie nie życzę. Ja nie mogę, co ja gadam. No nie życzę, żeby ktoś się nabył skoliozy przez to, że nosi torbę. Chyba lepiej jest nosić plecak po prostu, ale to już zależy od gustów. Ja nosiłam torbę, teraz trochę tego żałuję, ponieważ zawsze było mi ciężko, zawsze była zbyt napchana. No i chyba wybiorę w przyszłym roku plecak, no bo teraz wiadomo, nie chodzę z książkami ani z niczym. No to tyle. No i ta sytuacja z tym tagiem jest trochę dziwna. Powiedziałam o dwóch osobach. Powiem, żeby znacie ten tag od zmianoholiczki. Ja go dostałam od Karo. Więc ja tylko mówię. No, mam nadzieję, że się podobało. Wybaczcie, że trzeci filmik nagrywam w tym samym, ale no tak wychodzi czasami. No i do zobaczenia. Pa!